Halo, halo! Witajcie, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Odyssey modyfikacji do gry Gothic 2. Moi drodzy, proszę bardzo, jak widzicie, jest kolejny dzień, jest jasno, tak wyglądają zadania, jakie na nas czekają, tak wygląda tutaj moja postać, a tak ostatnio zdobyte przedmioty. Moi drodzy, mamy zadanie do wykonania. Środek uspokajający dla Colvina. 12 butelek wina. Jaskinia znajduje się obok obozu myśliwych. Ferel też gdzieś ta mapka tutaj powinna być. Gdzie ta mapa, proszę bardzo? No ta kopalnia jest... okej, mniej więcej wiemy gdzie. Natomiast ja nie mam pojęcia gdzie jest to z goblinami, więc to będzie ciekawe. Tutaj coś widzę, że jest jakiś potworek. Co tu za potworek? O, że szpytę. Już ja widzę co to jest za... Drzewiec. Pięknie. Znowu będzie napierdzielania od groma, no bo oczywiście nie można dać mi się trafić, a trzeba mu te 360 punktów zdrowia po prostu zabrać. No, na szczęście jakoś to idzie w miarę ładnie. To jest golem po prostu w pewnym skillu tutaj. No, ciekawa sprawa. Dobra, ciśniemy go. No, musimy znaleźć tą jaskinię niedaleko obozu myśliwych, więc od trochę tyłka strony się zabraliśmy do tego. No, ale idzie. No, zobaczycie też, że te drzewce faktycznie jestem w stanie pokonywać. No, nie jeden jest tutaj niestety na tej wyspie, więc jest ich zdecydowanie więcej. Ale, dobra, chodźmy tutaj, pokonujmy. Pokonujmy dziada, dziadyga jednego. Dobra, lecimy. No i te patrole orkowe, no ten z plaży mamy już wyczyszczony, no ale ten, który tutaj podobno gdzieś tam będzie podróżował, no to jest pewien problem. Na człowiek, kurde, no jakoś trzeba będzie z nimi się tutaj, trzeba będzie jakoś pokonać, zdecydowanie trzeba będzie jakoś się pokonać. Poza tym też wydaje mi się, że mogę zainwestować w końcu w manę, bo chyba warto. Będę używał jakichś zwojów, to bo powinno trochę mi też ułatwić sprawę tutaj walk. Bo z takim drzewcem wiem, że on jest dosyć podatny na ogień, bo z tego co mi pisaliście. Więc będzie łatwiej go w ten sposób pokonywać, tylko cisnąć tutaj mieczem, gdzie widzicie, że dopiero 40 KP. No, trochę zaczęło schodzić, ale i tak dosyć długo to schodzi, ale 400? No, dziękuję. Proszę bardzo, coś tutaj ciekawego? Gdzie te gobliny mogą mieć swoją tutaj jakąś jaskinię? Leśne smardze, proszę bardzo. Tu jakieś leśne grzyby. Tu były gobliny ogólnie, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że tu były wcześniej gobliny, ale teraz ich nie widzę. Okej, czy ja zszedłem? Laga, tytoń jabłkowy. Coś czuję, że tu jeden goblin spadł. Może i tak było. Skąd by była laga, nie? Dobra. Tutaj coś jest. Pięć drzewa. Jest, są i gobliny. To jest ta jaskinia. No to moi drodzy, cóż, żeby nie wszyscy naraz. Halo? Dobra. Nie idzie źle? Pojedynczo zapraszam. Zapraszam panów. Panów i panie. Nie wiem jak tam u was jest w hierarchii. Same panie, sami panowie. To jest. Jak ktoś się zastanawiał, jak sobie poradziłem tutaj z goblinami. O, sakiewka. Z goblinami niedaleko kamiennego kręgu? No, mniej więcej tak, tylko że tam nie było ich całej masy, tylko jakiś pojedynczy. Proszę bardzo. Specjalne wino. O, ho, ho. Specjalne wino. Specjalne wino, szybki śledź. O, dobra, to zbierzmy i otwórzmy ten kufer, tak z ciekawości, żeby zobaczyć.
14 specjalne wino. Co to za specjalne wino? Jest jakieś dobre. Dobra, senny grzyb 6. I chyba tyle trzeba było. Sakiewka, to otwieramy, bo to mi się przyda bardzo. Tytoń jabłkowy, rum. Gdzie to specjalne wino? Kawałek. Okej, okay, przywrócenie zdrowia many. No tak, o, bym powiedział. Ale dobra, no to skoro mamy te senne grzyby, specjalne wino, no specjalnego wina sporo całkiem. Cześć stary, pokaż mi swoje towary. Dobra, no to moi drodzy, to co możemy zrobić jeszcze, oczywiście oprócz tego, że będziemy tutaj wszystkie te rzeczy zgarniać. Jak będę biegał, to będę zgarniał przy okazji, nie? Żeby nie było. O, ależ tutaj tego dobra dużo. Właśnie, do tej pani miałem przyjść. Tak się składa, że ona ma też mi coś tutaj. Tutaj ona jest? O, jesteś, kobieto. Siema, Valeria, mam składniki. Mam składniki do mikstury dla Waliny. Bardzo dobrze. W takim razie natychmiast przystępuję do jej ważenia. Czy to zajmie dużo czasu? Tak. Najlepiej wróć tu jutro. Do tego czasu lekarstwo będzie gotowe. Okej, okay, no to do jutra to jest faktycznie sporo czasu. To co możemy zrobić, to i tak możemy skoczyć, przy okazji poszukać tych orkowych patroli. Tutaj coś takiego rośnie. O, smoczy korzeń. Poszukać tych orkowych patroli, no i jakoś się ich spróbować pozbyć. No bo te zadania trzeba wykonywać, nie będę ukrywał. Dobra, tutaj też będzie jedno zadanie, ale tak czuję, że on to jest ze skórami wargów, bo chyba trzeba będzie pokonać. Dobra. Czy tutaj są te orkowe patrole? Czy gdzieś... Dobra. One czasem krążą tutaj, to prawda. To trzeba przyznać jakby. Bagienne ziele, ale na razie ich nie widzę. Może się na nich trafi. Słuchajcie, słuchajcie. Komu miałem co przynieść? To winko miałem komuś przynieść. Temu panowi. Ty jesteś Chlejusem tutaj. Oto twój środek na uspokojenie. Dziękuję, chłopcze. Nareszcie będę mógł spokojnie się przespać. Trzymaj tu 50 sztuk złota. Zasłużyłeś na to. No i mamy moi drodzy, mamy to. Natomiast dalej patroli orkowych nie widzę. To w sumie ma swoje plusy, ma swoje minusy. Minusem jest takim, że jeśli bym... O, dobra, idą. No jest ich od groma. Dobra, no to tutaj trzeba będzie zastosować jakąś, nie wiem, strategię na nich. Zapiszmy grę. Dobra, moi drodzy. No jest tych orków trochę, to prawda. Okej. To się wydaje dobre miejsce. Tak jest. Trochę... Mało obrażenia zadaje. Roland, jakbyś tutaj wyciągnął łuk. Ostra strzała. O, za 10. To już jest lepiej. Tak jest. Tak jest. Tak, pięknie trafiasz, Roland. Co trafienie, to jest trafienie. Ja wiem, że plus 10, ale że to może nie jest jakieś super, na przykład, jeśli chodzi o tutaj trafianie i pokonywanie orków. No ale ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik, bo oni mnie nie mogą tutaj w żaden sposób zaatakować, a ja ich czyszczę, nie? Dosyć bezpieczne rozwiązanie, można być łucznikiem, proszę bardzo. Przydałoby się może jeszcze lepsze tutaj zadawanie obrażeń, jeśli chodzi o łuk. Ale nie narzekam, nie narzekam, jest nie najgorzej. Faktycznie tych strzał trzeba będzie trochę narobić, bo to jest, póki co, łuk jest lepszy od, według mnie, niż faktycznie, kurczę, ale pisaliście to mi pod którymś odcinkiem, że tak właśnie to wygląda. Tak jest.
Tak jest, siadło. Jeden ork załatwiony. Dobrze, że tutaj nie weszli. No, pięknie. Tych orków nie jest faktycznie dużo. No i można ich tutaj cisnąć. Tak jest. Pięknie. No chwilę to trwa, ale musicie przyznać, że i tak jest lepiej niż pokonywanie cieniostwora, który jest no, zdecydowanie bardziej problematyczny. Cześć, stary. Tak jest. A tego ostatniego to już mogę wziąć normalnie elegancko bronią białą. Nie ma potrzeby czegoś innego. Pięknie. No tutaj idealnie. Twórcy chyba tą górkę wymyślili specjalnie dla takich youtuberów jak ja. Youtuberów. Graczy. Nie mówmy tutaj, że jestem jakimś youtuberem. Dobra, lecimy. No jestem tutaj, chodź. Ty, żeś mi zadał jakieś nawet obrażenia, Joe. Ty bandyto, ty. Wow. Ty bandyto, bandyto. No, patrzcie, bandytę. No, bandyta. Orkowy talizman, proszę bardzo. Żwaczki polnej bestii? Polna bestia tu była? Albo nosili z sobą. Na co? Po co? Dobra, tutaj tak. Po pierwsze wyłączymy szybkie chodzenie. A po drugie tu chyba wpadł gościu. No to lipa totalna. Faktycznie. Ej, dobra, czy ja właśnie pozbyłem się orkowego patrolu? Bo wydaje mi się, że tak, że to jest ten orkowy patrol, o który chodziło. I to by było na tyle, jeśli chodzi o orkowe patrole w tej okolicy. Tom, ty mi to zlecałeś? Dobra, nie ma ich. Rozprawiłem się z patrolami orków. Tylko 150 expa. Naprawdę to zrobiłeś. Dziękuję. Weź te mikstury lecznicze. Z pewnością ci się przydadzą. Dobra, no to zrobione, no to pozostaje mi co? Lek lawaliny, tutaj czekamy na to. Dobra. Święta księga przy kapliczka. Nie mam pojęcia, gdzie jest kapliczka. Ferel, okej, okay, to wiem, znalazłem. I jeszcze, dobra, kopalnia. Gdzie jest kopalnia? Kopalnia będzie... od takiej strony, dobra. Dobra, czyli tutaj pozbyliśmy się, tutaj się wszystkiego pozbyliśmy, tu też możemy to zebrać. A tu co jest? Room? Sakiewka? To chyba mieszkańcy pogubili to wszystko, bo to co... Przepraszam bardzo, bo to normalnie by tego nie było raczej, nie? Sakieweczka, co to jest? Pozwania 25 sztuk złota, biorę zawsze lepsze to niż nic, nie? I spróbujmy się udać. Chyba tędy trzeba by było skoczyć i odbić od razu na lewo. Tylko też dla bezpieczeństwa zawsze lepiej zapisać grę. Tak mi się wydaje, że dla bezpieczeństwa lepiej zapisać, bo to nigdy nie wiemy kto, kogo trafimy. O, tu spokojne owieczki. O, patrzcie. Silny wilk. Chodź tu, stary. O, widzę chyba wioskę. Drzewiec. To gorzej, nie lubię drzewców. Tu są barany. Czy tutaj nie powinno być gdzieś tej... Okej, dobra, to jest ta góra, którą widziałem na rysunkach. No nie, no trzeba będzie tego drzewca pokonać, no nie ma wyjścia chyba. No tam jest kopalnia. Faktycznie, drzewiec jest... musimy go pokonać. Nie ma wyjścia.
Chodź, chodź, chodź. Tak jest, dobra, no już tutaj go mamy, nie? Kwestia tego, żeby właśnie go po prostu w jednej miejscówce po prostu złapać i już jest. Pięknie drzewiec złapany. Ach. Dobra, teraz tylko go docisnąć do końca, nie? Chodź stary, pokaż mi swoje towarki. Tu wioskę tam trzeba uważać, bo tam jest 20 orków, to dużo. No i szaman. Orkowie to tam... męskie przyrodzenie, nie? Ale szaman jest problemem. To trzeba naprawdę będzie jakoś uważać. No, drzewiec tutaj, kurde, drugi drzewiec, którego dzisiaj pokonujemy. Widziałem jeszcze jednego na tej wyspie, tego się tutaj nie spodziewałem. Ale tego jeszcze jednego widziałem, no to też go jakoś tam pokonamy. Problem taki, że faktycznie z tą drabiną może być problem, bo jeśli ona jest w wiosce, to będzie ciężko tą kopalnię ogarnąć. Ale może gdzieś tam została jednak tutaj, a nie w wiosce, no bo serio, musiałbym najpierw odbić wioskę, żeby tego chłopaka uratować. No lipa totalna by była, ale pięknie tutaj ciśnie, jeszcze 15, no dawaj, 3 strzały, ziomek, kurde, bądź kolega, daj się pokonać. Ale jakbyś był inteligentny, to byśmy się tutaj nie musieli nawet bić. Byś mnie po prostu przepuścił. Ja do siebie nic nie mam, znaczy oprócz tego, że jesteś chodzącym ekspem, no ale kurde, no to nie moja wina, jakby twórcy to zrobili. Patrzcie, lewituje w powietrzu, nie? Co tutaj jeszcze jest ciekawego? Silny wilk? To pokonamy. Chodź tu, stary. To już nie są takie silne wilki, jak jeszcze na pierwszej wyspie, nie? I jeszcze jeden silny wilk. To jest ta kopalnia, zgaduję. Pięknie, wszystko mamy. Okej, czyli tu trzeba będzie kopać. Grę zapiszmy, bo kto wie, kogo spotkamy. Dawaj, Roland. Lecimy. O kurde, żeby nas nie zasypało, ty! Odkopałeś wejście. No ale kto wie, co czeka na nas. A laga. Jak to O. Jak to za daleko? Teoretycznie. Byłem w stanie wskoczyć. Tu ork spadł. No i mnie to zabiło, więc wczytuję grę. No, nie zejdziemy tutaj póki co. Dobra, moi drodzy, ja wyszedłem z tej kopalni, no bo póki co tam nie mamy jak zejść, więc nawet jeśli bym coś zrobił, no to trochę lipa totalna, no bo nic więcej z tym nie zrobię. Dobra, tutaj jestem przy pniaku, które mogę zgarnąć i coś wam jeszcze mogę pokazać, skoro tak jesteśmy po tej stronie wyspy. Dobra, tutaj nie muszę jakichś rzeczy, nie wiadomo jakichś robić, ale tutaj mogę zejść, tutaj jest zejście na plażę, moi drodzy.
na plaży, na której coś tam będzie do odkrycia, więc jak najbardziej warto zbierać. Chodź, stary. Dobra, jeden jest. Cześć, stary. Drugi. Zgarniamy. Ja tu mam swój... Ja tu mam cel, moi drodzy, żeby to wszystko wam tutaj... Tak jest, wszystko zbieram. Do 15 może wtedy się wyleczymy. Dużo tutaj tych ptaszorów. Ta jest. Tu jeszcze, ale i widzicie tam? Już widzicie, o co mi chodzi. No właśnie, o to mi chodzi. O to, co się tutaj znajduje. Oj, źle się stało w państwie duńskim. Jak tam moje tutaj miksturki? Może nie, jeszcze mam, czy tutaj mam jeszcze trochę wody? Mam, dobra, wypiję te 11 butelek, znaczy 10. No jak widzicie, wypiłem, trochę mi się zdrowie tutaj zwiększyło. No i te nieloty trzeba będzie pokonać, kolejne ptactwa. Tak jest, siadło pięknie, za po prostu full go tutaj załatwiłem. Tutaj jeszcze jest jeden, no chodź, stary, musimy tak sobie wyczyścić tą plażę trochę. Cześć, chodź. Tam, o, jak was tutaj matka narodziła. Tak jest, siada, pięknie siada. Cześć, stary, 10 piór, to jest dużo, no. Naprawdę można będzie te strzały robić, bo te strzały są genialne faktycznie w walce z tymi orkami. Byle się nie trafił szaman. No nie, no. Jak przywali, no to boli. Chodź, stary. Jeszcze ciebie. Ciebie też bym tutaj... A, tam co jest? Topielce są. Aj, aj. Pojedyncze topiele w sumie nie jest zły. Tak jest, nawet w ogóle on nie ogarnia do końca, że go atakuje. Tylko trzeba tą taktykę stosować, tak cofania się troszkę. To wtedy jest ok. Chodź tu, stary. Tak jest. I jeszcze, żeby... Właśnie, wszedł po prostu piękny, cudowny skill, że maksa daje, pieskowy biegacz. Jeszcze jeden, ale ich dużo. I się gobliny zaczynają chyba. Chodź tu. To jest taktyka na piaskowe biegacze. To jest taktyka na piaskowe biegacze, po prostu. O, tutaj mamy otwierana muszla. Dobra, jeszcze tutaj dwóch ziomków. Zwykłe topielce, ale do pokonania, nie? Kolego, chodź tu. Nowy? Nie, wybrany w perwolu. Hehe, dobra. No chodź, stary. Nie daj się prosić, nie? Naprawdę, musi. To pamiętajcie, pojedynczo, pojedynczo, no bo co nagle to po diable, nie?
Mimo, że easy, ale mówię, zapiszę sobie. Nie no, teraz to pokonywanie potworów to jest naprawdę, kurde, bardzo przyjemna rzecz, nie? Wcześniej czegoś takiego nie było. Zadał mi trochę obrażeń. Bardzo nawet mi sporo zadał. Tu jeden broni dobytku. No to jeden to easy, nie? Dobra, może nie jeden, ale też nie jakoś wielu. Tam ci nie przyjdą z pomocą. Pięknie. Chociaż dziwne, bo zadałem mu obrażenie. Powinien biec troszkę inaczej, a nie biegł. Proszę, ile piratów. Ile pirackich tych statków. O, proszę. Chodźcie, starzy. Oj. To jest? Dobra, wczytać, zapisać i wczytać. Poskutkowało. Dobra, ale wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie teraz się przeteleportować do obozu i wrócić tutaj. Teleportacja do obozu myśliwych. Do, nie wiem, do 15 się przespać i wrócić chyba. To jest najlepsze, co może być. Dobra, do 3 po południu. To jest dobra pora. Dobra, i chyba tutaj wargów żadnych już nie widziałem, więc wydaje mi się, że tutaj jeden gość chciał. To Loga, ty chciałeś to zadanie? Nic tego nie zmieni. Henry? Tak, to ten. Zapiszmy grę. Dobra, moi drodzy, było cięcie. Ja wiem, ile Henry chce skór. Henry chce 12 skór, więc mi się to na razie nie opłaca, bo ja tylu nie mam. To znaczy, że nie ma tylu, nie zabiłem się tylu wargów, więc może się odrodzą, więc bez sensu. To, co mogę zrobić, to pobiec jeszcze z powrotem na tą plażę i będziemy pokonywać te gobliny, więc widzimy się na miejscu. No i moi drodzy, proszę bardzo, dotarłem tutaj na tą dziką plażę, na jedną z dzikich plaż. Tam widzimy latarnię, tu jest trochę tych goblinów, to prawda. No chodź, ziomek. No, idzie bardzo prosto, powiem wam, że naprawdę bardzo prosto. Znaleziono tratwy. No chodź tu, stary. No, dwa gobliny, to nie będzie zagrożenie jakieś. Proszę bardzo, pyk, siadło. Chodź, kolego. Za 5 mi obrażeń zadają, to już naprawdę mój pancerz już na ten moment jest całkiem kozacki, więc tutaj się nie muszę jakoś za bardzo ich cykać. Sprawdzimy tylko sobie wpis w zadaniu. Da jest. Goblini piraci, proszę bardzo. Na Korusie znalazłem 2 tratwy z tych, które zbudowały goblini piraci. Ja akurat w pobliżu swawolił się tłum goblinów w pirackim umundurowaniu. No swawolił się, swawolił. No jeszcze za bardzo się będzie swawolił po spotkaniu z moim bohaterem. Rolandem zdobywcą, tak bym tytułował naszego Rolanda. Chodź, ty najpierw, to chodź. Chodź, kolego. Dobrze, że jakiegoś goblina szamana nie ma, bo byłoby gorzej, nie? A taki zwykły, no to tam... Patrzcie, jak mi idzie. Pokonywanie ich, nie? Dobra, tu jest ich trochę. Nie wszyscy naraz, bo tu będzie. Na pewno będzie problem. Ale kilku. Kilku można.
Nie cała hałastra, nie cała, nie, nie wszyscy. Nie wszyscy. Not everyone. But someone. Yes, of course. Chodźcie. Tak jest. Po dwóch chętnie przyjmę. Po dwóch śmiało. Nie ma problemu. No problem, moi koledzy. No problem. Two person, of course. That's my target. Tak jest, nawet trzy. Chodźcie, ziomki. Tylko nie, nie wszyscy, nie? Bo wiadomo, że im więcej, tym weselej, ale nie w tej branży. W branży tutaj eliminacji goblinów, im więcej, tym. No, więcej dźgań. Ten na przykład, patrzcie, jakiego go trafiło. Mniej wpadały tutaj takie krytyki i od razu go trudniej, nie? Tam jest jakaś jaskinia, nie? Zapraszam do tańca. Ty! Za plecy? Za plecy? Taki cwania, taki kolega? Taki kolega, że za plecy wskakujesz? Okej, okay, jest ich więcej. Taki kolega to był. No chodźcie, dwóch chętnie przyjmę, nie? Tam czwórka może nie od razu. Rzym zbudowano. Kolego. Dużo was do pieczenia chleba. A nie, dwóch. Elitarny goblin, ta? Pięknie. Siadło, stary Cordelas. A, tam, dobra, rozumiem. Tam są goście z jaskini, nie? Tam nie ma co się zapuszczać. Ale tu wszystko siadło. Pięknie, sprawnie, elegancko. Cudo! Bym powiedział. Sextan z Kubani, to i dlatego im było tak łatwo. Znają się po prostu tutaj na marynarzeniu, nie? Jak to się zwija. Na pływaniu, żeglowaniu. No, na tym się znają. Na tym, budowaniu tratw i pływaniu na nich. Na tym się znają bardzo dobrze, dobra. Tutaj coś ciekawego jest? Wydaje mi się, że nie. No ale goblini piraci tutaj są pokonani, dobra. Sprawdźmy, co dostaliśmy. Piracka szabla, no szału nie było. Sekstan z kosztowności, srebrny pierśnień, piła, senny grzyb, tutaj łuk jesionowy. Nie wiem, czy nie jest lepszy niż ten, który aktualnie posiadam. 3 punkty zręczności za mało. Panie, mówisz, masz pas ochrony, pierścień nietykalności, pierścień władzy. No, przydałoby się gdzieś jakoś bić te punkty, nie powiem. Nie mam żadnych eliksirów. Ale to by było kozak. Dobra, tutaj chyba nic więcej nie ma. Ja będę musiał się przebiec po tych dzikich plażach i sprawdzić, czy nic ciekawego jeszcze tutaj nie złapaliśmy, nie? Żadnych orków. Nothing, żaden ork, żaden. Nic. Dobra. Problemem pozostaje dalej nierozwiązanym, jak się dostać do tej jaskini, w której jest chłopaczek. To będzie trudne. Właśnie, tam jest jeden z tych paskudnych, no, tych drzewców całych. Trzeba będzie uważać. Dobra, tutaj wszystko zbieramy. No nie ma nic więcej, wydaje mi się, że tutaj możemy sobie wyczyścić w miarę teren. Dobra, no to chodźmy w kierunku tej wioski, nie? Bo wydaje mi się, że tam można by coś ograć jakoś, ten cały teren. Dobra, tylko pamiętajmy, żeby się nie dać zabić. Sprawdźmy, co ostatnio zdobyliśmy. Okej, i sprawdźmy mapę. Dobra, to jest to ten przesmyk, nie? Tam mają wioskę po drugiej stronie. Trzeba będzie uważać. Ja będę musiał wybić wszelkie stworzenia, które jeszcze tutaj mamy. No i poszukać, może faktycznie w wiosce to będzie, więc
jakoś pójdzie. Zapiszmy sobie grę. Baran, owca, baran. No, nie będę was zabijał. Jakby nie o to mi chodzi w tym momencie. Tam mamy, patrz, ork myśliwy. Tak jest. No jak to mi po co? Tak jest. Żeby was wyeliminować, no. Oj! Za blisko podszedłem. Stanowczo za blisko podszedłem. Tak jest. Przyjmiesz. Nie podpalaj się. Przyjmiesz dobrze. To wystarczy. Tak jest. Ty. Już chciałbyś. Ziomek. W takim momencie. W takim momencie, naprawdę. Tak jest. Dobra, bo tu się naprawdę robi niebezpiecznie. Ziomek. Dobra. Dobra, ciśniem. Nie daj. Tak jest. Ciśniem ich. Już niewiele zostało. Dobra. Ciśnij go. Ciśnij tego. Ciśnij, gdzie tam coś zostało najmniej. Tak jest. Widzę, że wpadają tutaj za 5. Dajesz go. Tak jest. Ciśnij go. Wiadomo, że z trzema sobie nie poradzisz, ale z pojedynczymi sztukami już tak. Ciśnij go. Tak jest. Pięknie, stary. I siadło. Można? Cudownie. No to teraz co? Teleportacjone. Będziemy kończyć odcinek. Ależ to jest dobre. Moi drodzy, proszę bardzo, kolejna zgraja orków pokonana. Na pewno będę musiał zainwestować w łuk i strzały, nie? Tak się prezentują ostatnio zdobyte przedmioty, 803, coraz więcej złota. Tak też wyglądają zadania, a tak wygląda moja postać. Tak też się prezentuje. Mam nadzieję,
moi drodzy, że odcinek wam się podoba. Jeśli tak, pamiętajcie o skomentowaniu, ustawieniu łapki pod odcinkiem, subskrypcji kanału. A co ja zrobię teraz? No cóż, zajmę się tą częścią wyspy, powybijam wszystkie potwory, które tutaj jeszcze zostały, bo raczej je razem pokonywaliśmy. No i co? W przyszłym materiale na pewno zrobimy ten lek dla Waliny. Wydaje mi się, że tą świętą księgę znajdziemy, bo pewnie tą kapliczkę gdzieś tam odnajdę, gdzie ona się znajduje. No i co? Poszukamy tego Vikasa, to przede wszystkim Perela, może znajdę sposób, żeby go z tej jaskini wyciągnąć. No i mam nadzieję, że już na to czekacie. Ja się z wami żegnam. Dzięki, że ze mną byliście. Cześć!